Słuchajcie, musiałem przerwać szybko tamto nagranie, bo nie dało się, po prostu farfocel jakiś. Wiecie, ja piję fusiastą taką kawę i to cholerstwo po prostu wpadło. O mało mi oczu nie wypaliło, ale chcę to dokończyć, więc będzie taka dogrywka do tamtej części. Jaka tajemnica kryje się w tych cyferkach, które są tutaj na tym obrazie przedstawione? Mianowicie taka, że przy jedynce jest jeden kąt, przy dwójce, tak graficznie przedstawiony, są dwa kąty. Przy trójce są trzy kąty, przy czwórce są cztery kąty. Ta czwórka jest specyficzna, bo potem będziecie mieć link, ona ma u góry kreseczkę taką. Nieraz spotkaliście się na pewno, szczególnie w dawnych czasach, malowano, czy inaczej kreślono cyfrę 4 z takim jak gdyby łabędź, z takim T na dole. Nieraz się takie coś trafiało. Nikt nie wiedział dlaczego, skąd to się bierze. Taka stylistyka. Nie, to nie stylistyka. Zobaczcie, ta czwórka to jest 4 kąty, piątka ma 5 kątów, szóstka ma 6, bo tu jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Siódemka, ale siódemka taka, czyli z daszkiem i z poprzeczką również z daszkiem. Ma 7 kątów, jak policzycie wszystkie, jest ich 7. Ósemka, oczywiście bardzo łatwo widać, 8 i dziewiątka, i tu uwaga. Dziewiątka musi być z kreseczką, żeby miała 9 kątów. Więc z takiego systemu zapisu ilościowego dziewiątka nie jest odwrotnością szóstki. To są zupełnie dwa różne zapisy, tak jak nieraz spotyka się, bo to jest odwrotne, odwrócone do góry. Nie, to nie stąd się wzięło. To jest błąd. Szóstka to jest zwykły taki, potem przy szybkim zapisie to jest taki ślimaczek, natomiast dziewiątka to jest zamknięte kółko, dopiero ze spiralą w środku. Tak była zapisywana. I dlaczego wracam akurat do tego wydawałoby się prostego zapisu? Chciałem wam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że coś bierze się z niczego. Nie siadło dwóch czy trzech facetów i nie wymyśliło sobie 1, 2, 3, 4, 5, będziemy tak zapisywać, bo tak nam się podoba. To wynikało z przemyślenia logicznego. To wynikało z bardzo głębokiej i dużej wiedzy tych osób, które dokonywały graficznego zapisu ilościowego czy kolejnościowego na cyfry, w przełożeniu. Bo cyfra to jest abstrakcja. To jest coś, czego tak naprawdę nie ma. Są trzy jabłka, ale nie ma trójki. Jest pięć ogórków, ale nie ma piątki. Natomiast istnieje piąty w kolejce, trzeci w kolejce, drugi w kolejce. Ale ta kolejność to jest usadowienie danego delikwenta czy danego elementu w kolejności, tak jak tutaj kolejności widzicie, ale ona sama w sobie to jest abstrakcyjny twór. Liczba, cyfra to są abstrakcyjne po prostu twory. I ktoś, kto wymyślił zapis taki, wiedział doskonale, co robi. To była istota bardzo mądra. To samo tyczy się z alfabetem, ze słowem pisanym. Wszystko to się skądś wzięło, skądś zostało to nam do naszego społeczeństwa jako narzędzie przekazane. Bo gdyby nie to narzędzie liczenia zapisu i w ogóle zapisu jako słowa pisanego, jako tekstu, to bez tych dwóch narzędzi cała nasza cywilizacja wyglądałaby zupełnie inaczej. A jak? No domyślicie się, gdybyście nie umieli liczyć, pisać, czytać, gdybyśmy nie mieli możliwości przekazywania informacji precyzyjnej, informacji zapisania jako źródła pamięci, jako przekazania tej pamięci następnej osoby, która do tego dołożyłaby coś swojego i tak dalej. Nie byłoby rozwoju. Bylibyśmy w takiej stagnacji, takiej zwierzęcej stagnacji. Więc zostaliśmy poinformowani o zapisie, o piśmie, o liczeniu przez naszych konstruktorów, przez tych, którzy skonstruowali nas. I wraz ze słowem pisanym, z liczeniem, zostaliśmy poinformowani, co mamy jeść. Co mamy jeść, abyśmy się nie zdegradowali do poziomu zwierzęcego. Takie jest przesłanie tego obrazu. Ten obraz wędruje w dniu dzisiejszym na licytację. Ja już mówiłem, że nie będzie już licytacji od złotówki, ale w przypadku obrazu, który obrazuje system liczenia, system kombinowania, jest od złotówki. Także wracam z powrotem od złotówki do obrazu.
i bardzo się z tego będę cieszył, bo powiem wam, że dla mnie to jest jednak faktycznie chyba bardziej cieszyły mnie te licytacje o złotówki, bo to było wyzwanie. Albo się to komuś spodoba, albo się to komuś nie spodoba. Nie, że ja tam narzucam kwotę minimalną. To powiem wam, nie cieszy. Bardziej cieszy taki totolotek, co z tego wszystkiego wyjdzie. Chcę wam jeszcze tutaj do tego obrazu tak podpowiedzieć, że to jest tak. Struktura chaosu, która tutaj się prezentuje, pozornego przypadku czegoś, co jest... No widzicie, jak to wszystko wygląda. Rozbabrane coś, rozmazane, niby chaotyczne, ale tak naprawdę każdy atom, każda cząsteczka tej farby, ona w jakiś sposób jest zestawiona. Tak jak w tym całym naszym życiu. Pozornie wygląda to chaos, a tak naprawdę to tym chaosem zarządzają struktury geometryczne, struktury kolejnościowe. Tym zarządza matematyka. Jak widzicie, jakbyśmy ten obraz zdigitalizowali, wy go widzicie teraz w formie zdigitalizowanej, bo on jest już przetworzony przez te wszystkie procesory tych komputerów, tych, wiecie, tych urządzeń elektronicznych, które to wszystko przerabiają na zero jedynki. Nie? Następna warstwa to są już nie zero jedynki, tylko system kodowania. Następna warstwa to jest sterowanie RGB, prawda? Czyli tymi trzema kolorami, które wyświetlają się u was na jako obraz. Pozornie widzicie tutaj chaos, ale tutaj są zero jedynki. Kod zero-jedynkowy zapisany, który trafia do waszych oczu. Wasze oczy odkodowują to wszystko, całe to zjawisko według systemu matematycznego i wasz mózg w systemie matematycznym to odczytuje, bo dostaje ciąg impulsów z waszych kamer i odczytuje obraz, który wy w waszej duszy, w waszej wizji widzicie jako świat zewnętrzny. Pozorny chaos, który jest sterowany matematyką. Jemy wszystko wymieszane w tych miskach. Jemy owoce, warzywa, mięso, tłuszcz. Wszystko mamy kolorowo, pięknie. Ale tak naprawdę jemy białko, tłuszcz i węglowodany. W różnych ilościach. I to trzeba wiedzieć. Jeżeli to wiemy, że my nie jesteśmy chaosem. My jako konstrukcja, jako ludzie jesteśmy obrazem matematycznym. Dlatego na jednej płaszczyźnie, jak widzicie, to jest jedna płaszczyzna, jeden bęben i na tej samej płaszczyźnie jest i chaos, i matematyka, i wzory. Tu wzorów nie ma, tu jest tylko ta podstawowa cegiełka, bo z tych cegiełek zbudowany jest ten chaos. Wzory to jest coś, co łączy jedno z drugim, ale wzór jest potrzebny dla nas, dla człowieka, do odebrania. Przyroda nie potrzebuje wzorów, w jaki sposób ma się subatomowo ustawić. Ona nie potrzebuje, ona wie. Ona wie, jak to wszystko funkcjonuje, bo tak to funkcjonuje. Dobra, koniec tej filozofii, koniec tego wszystkiego. Krótkie nagranie, krótki dodatek. Zapraszam do licytacji. Mam nadzieję, że... Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. A, tak, chciałem wam jeszcze dodać na koniec, że gościłem ostatnio Aleksandrę Rakowską tutaj wraz z gronem towarzyszącym. I chciałem wam powiedzieć, że te struktury optymalne, jeżeli tylko rzeczywiście te 40% planów wypali, tak usłyszałem od jednego mądrego człowieka, to będzie wspaniale, to będzie cudownie. A jak wypali więcej? A jak wypali 100%? A jak coś się rozwinie i będzie 140-200%? A może akurat tak będzie? Chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę wszystko to zależy nie od kogoś tam gdzieś z zewnątrz, tylko to wszystko zależy ode mnie, od ciebie, od następnej osoby. Czy będziemy chcieli zapoznać się z pewnymi rzeczami, które są bardzo łatwo napisane przez pana doktora? Jeżeli jesteśmy chorzy, ułomni, mamy instrukcję, jak nie chorować. Ta książka, jak nie chorować pana doktora, przeczytać, zastanowić się, iść do sklepu, część z lodówki wyrzucić do kosza na śmieci, bo się nie nadaje. Wszystko jest napisane. Jest druga, trzecia książka. Jeżeli mamy umysł bardziej zaawansowany, sięgnąć po książkę pana Tomasza tutaj z zestawu, to wiecie, tą biochemiczną. A jeżeli umysł jest zaawansowany kiepsko, no nie radzi sobie z tym wszystkim, nie rozumie, to jest ta wersja podstawowa. Za chwilkę będzie wydana. Będzie można ją dostępnie kupić. Jedną książkę i drugą książkę. I tym ci ludzie się chcą zająć, żeby to wszystko... Cała ta wiedza poszła pod strzechy. Natomiast nikt nikogo tutaj nie ma zamiaru przekonywać. Nikt tutaj nie ma zamiaru wciskać wam
jedynych słusznych rzeczy, które są najważniejsze i konieczne dla waszego zdrowia. To wy decydujecie, czy będziecie stadem barana, którzy lubią zieloną trawę, lubią hasać. To wasza sprawa. Natomiast są osoby, które mogłyby z tego skorzystać i które czekają na tą wiedzę, czekają na wiadomości, czekają na zbudowanie jakichś tam struktur, które się będą pojawiać, które się będą w tym dobrze czuły, bo człowiek jest istotą społeczną. Nie jesteśmy osobnikami, który każdy sobie rzepkę skrobie. Tak nam próbowano wmówić, że każdy Polak to sobie po swojemu będzie robił. Nie, my tacy nie jesteśmy. My chcemy współpracować, tylko byliśmy troszkę źle przeszkoleni. Nasi nauczyciele troszkę pogubili się w tym wszystkim i zapomnieli, że ta zaprawa, o której wspomniałem na tym wcześniejszym nagraniu, jest równie ważna jak te cegły. I tą zaprawą właśnie ci, którzy u mnie byli, pragną się zająć. Życzę wam bardzo miłego dnia, dużo spokoju, dużo zdrowia i dużo mądrych, pięknych myśli. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.